Maryjo, gwiazdo nowej ewangelizacji, prowadź nas w tym pięknym dziele ewangelizacji naszych miast i wiosek ku Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi każdego człowieka. Na ręce księdza biskupa Grzegorza Rysia składam serdeczne podziękowania moim braciom w biskupstwie, wszystkim kapłanom oraz świeckim zaangażowanym w dzieło nowej ewangelizacji i zgromadzonym na kongresie w Warszawie. Łączę się z wami w modlitwie, błogosławię z serca i pozdrawiam wszystkich, Rino Fisichella, arcybiskup i przewodniczący Papieskiej Rady do spraw krzepienia nowej ewangelizacji. Pierwszy raz w życiu nie będzie.
Jeden z tych, który pomagał nam wierzyć, pomagał nam otwierać się na Ducha Świętego, pomagał nam wpatrywać się w Jezusa, ojciec Henryka w drodze do krzyżu wyjeżdżał. Złożył niezwykłe świadectwo. Powiedział, że nie dostanę, nie wyspanę. Nie jest tak bardzo zmęczony, jak jest zmęczony. Kiedy się nie mówi? Wtedy jest zmęczony. Bezradność. A to nie jest stan, w którym można głosić Ewangelię. Jak ktoś jest sam znużony, trudno się zabawić innych. Jak ktoś nie płonie, jak ma zabawić? Jak na naszych twarzach na słowo Jezus nie pojawia się radość, to jak mają się cieszyć inni? Skąd to się to do nas dzisiaj. Bóg mówi tak. Ojciec Święty Franciszek w jednym z nauczaniu powiedział: pozwólmy Bogu, aby nas kochał. Bardzo uderzyły mnie te słowa, najpierw osobiście. To dużo więcej niż mówić: kocham Cię. Ponieważ to pozwolić się kochać oznacza wierną uległość. Dominantę tego, który kocha. Zgodę na to. I w tym wypadku właśnie o to chodzi. O bliskość, o miłość, o doznanie, o doświadczenie. Dzisiaj badamy te słowa. O doświadczeniu Boga. Jest mowa o parafii. Moim braciom w kapłaństwie świeckim mówię, ponieważ jest bardzo dużo chorych rodzin, chorych niewiarą i wielomalnie wychowywani. To właśnie parafia ma być rodziną zastępczą, w której te dzieci się nauczą Jezusa i kochać go. To tam trzeba klimatu miłości. I to jest konieczność przekraczania instytucjonalnych ram, a tworzenia rodziny. Na przesłaniu Jezus przed laty młodzież mi przedstawiła, młodzież studencka z Poznania przedstawiła mi jedną z dziewcząt, mówiąc: ta ma sprzężoną sieć komputerów w głowie, najlepsza studentka. Było po modlitwie pod krzyżem gdzieś o północy. Rozmawialiśmy i ona, kiedy powiedziałem, jesteście młodzi, róbcie sobie dalej to gadanie, bez mnie i bez spać. Wtedy ona powiedziała: mogę pomyśleć trochę. I pierwsze słowa były takie: tak, kończę studia, już mam propozycję. Ale mam dużo kolegów, koleżanek, którzy nie umie się przyjaźnić i nie umie kochać. I wtedy zapytałem ją: kiedy cię mama albo tata ostatnio krzyczyli? I odpowiedź już miała: w naszym domu jest porządek i zimno. Ten dom, którym jest parafia, wspólnota uczniów Jezusa, potrzebuje dzisiaj ciepła. A to jest sprawa nas wszystkich, którzy tu jesteśmy i którzy zajedziemy do jakiejś parafii, do domu. I to od nas będzie zależeć. Nie za darmo. Niestety najświeższych mailów zostawionych w domu otworzę kilka, które mnie uderzyło. Po pięknym spotkaniu młodzieżowym dla nas, może to nie dla innych decyzji danych, to jest jednak duża liczba, 6 tysięcy młodych ludzi z Krzatuszu od 1 do 13 po południu do 23.
trwających na modlitwie i do pięknych trwających na modlitwie wzruszająco. Jeden z braci kapłańskich napisał w niedzielę: po mszy świętej spóźniłem się na obiad, proboszcz na szczęście zrozumiał i czekał, bo mnie ci, z którymi wróciliśmy wczoraj ze skrzatuszami, chcieli wypuścić, umówiliśmy się na piątek, nie na kolejną imprezę, na to, żeby być wokół niego, wokół Jezusa. Młodzież pytała, kiedy to będzie? Najlepiej najwyżej dzień. Tam wielu z nich się wychodziło. Tam doświadczyli wspólnoty. Tam pisali księża ciepłe łzy w posłudze sakramentu pojednania. Z piękna spowiedzi. Ktoś musi, ktoś, kto już dał się Jezusowi przydarzyć. I już wie, jak to jest piękne, kiedy jest się w miłości Jezusa. Ktoś musi tym ludziom przekazać to ciepło. Nie mówię opowiedzieć. Mało. Za mało. Stworzyć wspólnotę. Bo inaczej się nie da. Kiedy zaczynamy spotkanie, popatrzyłem w oczy tym młodym i powiedziałem: z tego namiotu wyjdziemy inni. 17-18-latków w klasie naturalnej przyjaźni. Powiedział: nie wierzę. Tak myślałem, co się zbliżał. A potem w czasie adoracji staliśmy przytuleni z moją dziewczyną. Płakaliśmy, powiedzieliśmy szybko do spowiedzi. Wróciliśmy inni. Prawda? Wyszliśmy inni. To jest Kościół. Żywność, tętniące życie Jezusa. Nie. Trzeba wiedzieć, On idzie przez wsi miasta, żeby nie być do sytuacji, która nawet kiedy tworzy się grupy, może być ona. Przeżyłem tą diecezję. Kiedy po raz pierwszy stanęliśmy w korzeniu poprzestań Jezusa, kolejna ewangelizacja. Poprzestaniu tu nad morzem daliśmy taki tytuł. I potrzebni byli pilni ludzie. Za chwilę poprzestaniu, który jest wpisany już zdecydowanie bardziej w Kościół. I tam będzie więcej ludzi. Jedna z naszych wspólnot, nie będę jej nazywał po imieniu, która bardzo była potrzebna, powiedziała: ja nie wiem, zaprawiliśmy rekolekcję, musimy się spotkać z Jezusem. Powiedziałem: później, prawda? Jezus będzie w chorze. Nie w waszym domu rekolekcji. Będzie przy tych połamanych, zaćmanych. Tych, co go nie znają. Jak w Jezusowej przypowieści, kapłan Jeremita poszedł do świątyni, ale sam do końca to zapisał. Wątpliwe, czego tam. Tam Boga spotkali, bo Bóg został żywy, pobity. To też Kościół. Żeby wiedzieć, gdzie Jezusa szukać, trzeba się przeprowadzić duchowi. Żebyśmy go